Wstępny brake check. Kurde, sprostować kości, hamulce, te sprawy. Dobra, ostatni dzisiaj, kurde, ten recenzja kibla. I to te kible są wszędzie takie same. O, fuck day and loss. Kiedyś pracowałem w tym filmie. Tu się można zamknąć na trzy spusty. Kurwa. Dobra, się nie muszę zamknąć. Tylko nie chcę, żeby mi ktoś wchodził podczas recenzji. O, patrzcie. Tutaj dla fetyszystów już nie jest tak łatwo, bo jest szyba. Znaczy szyba, plastik. Papier jest, o, ten plastik. Papier jest, syfiasty kibel jest. Wejście dla szczurów, wejście dla mysz. Papier jest jakiś taki mokrawy. Ktoś może się oddał na niego. Kurde, fucking brudasy. Spalam stąd. Co to jest? Śmieci są. Push up. Kurwa, tak to czek. Push inner handle and. Trzeba nacisnąć. Śmieci, dobra. Co jeszcze tutaj? Trucks. Stop here, check brake, steep heel ahead. Dobra, no co no. Daje, czy mi gdzieś powietrze uciekło? Nie, to ta ciężarówka z drugiej strony syczy. Ty, ja muszę te, dobra, hamulce zaraz sprawdzę, muszę kurde, poszukam, czy jestem ten. Czy mam tą książkę, kurde, instrukcję manualną? Cholera jasna, bo mnie to irytuje tutaj, musi gdzieś być, cholera, no. Dobra, jednak znalazłem książkę. Poszukałem tam u góry w tej szafce. Tam nigdy nie zaglądałem, znaczy nigdy nie zaglądałem. Nigdy nie buszowałem takich rzeczy, kurde. Byłego kierowcy, tam się nie dotykam tego. Więc tak. Ten tutaj ham. No tego bym się nie domyślił. Kurde. Malfunction indicator lamp. Go. Indicates government regulation on board diagnostic. Regulation on board diagnostics, kurde. Nie wiem, chyba chodzi im. To nie ma nic wspólnego z silnikiem, nic, nie wiem, to jakieś te. Sensor coś tutaj nie czyta, że jak chyba. Tutaj możesz mieć w tym Volvo, nie? W tym Volvo można mieć elektroniczny logbook poprzez Volvo, poprzez centralę Volvo. Można tutaj po prostu za nas, ja tak jak ja na papierze piszę, nie, to można mieć taki program, nie wiem, czy ja to płaci, czy co, że elektroniczny masz logbook w dashboardzie, nie? Więc to chyba o to im chodzi, że tutaj jakieś tam coś nie działa, czy niemożliwe jest kontakt z tym centrum Volvo Link. Nie wiem, nieważne, ale wiem, że to dobra, nie mam się o co martwić w takim razie. To nie jest jakaś ważna sprawa. I pomyliłem się, co ja powiedziałem, instrukcja manualna, nie? Manual instrukcyjny chciałem powiedzieć, kurde. Dobra, sprawdzę hamulce i lecimy dalej. Kurde, mam jeszcze 270 km mniej więcej. Kurde, to jest ostatni brake check. Zopkios. Zasyfiały śnieg, ale śnieg. Można wyjść na śnieg. Jeszcze będzie jeden zjazd, taki dość ostry teraz. Kurde, jakieś alergii dostałem. Kurde. O, ja pierdolę.
kurde, ziarno. Co to jest, kurde, ziarno? Dla kruków. O ty, podkowa. Na szczęście. Ale jaja. Dobra, ja stąd spadam. Break check zrobiony. Wcześniej był. Tylko podjechałem sobie połazić po śniegu. Lecimy dalej. Mam jeszcze do klienta 180 km mniej więcej, ale zaparkuję się na przedmieściach. Więc lecimy. Cholernie stromy zjazd tutaj jest. Tutaj zimą to jest masakra. Aż to w ogóle cały ten odcinek Coquihalla Highway nie jest masakrą w zimie, szczególnie jak pada. Co chciałem powiedzieć? Tutaj teraz następne 50 km jest praktycznie cały czas z górki, nie? Tu jest właśnie, mówię, ten zjazd jest najbardziej stromy tutaj, ta ostatnia górka. Poza tym tunelem to już będzie bardziej tylko na pochy, na... Kurde, wysłowić na pochy, Cholera, nie mogę się wysłowić! Nie będzie tak stromo po prostu, no będzie mniej stromo, no nie wiem, tak chciałem powiedzieć, to bardziej ładniej po polsku nie wyszło mi, więc kij z tym, cholera jasna. No i to nie, to wszystko. A jedziemy do nieba! Były góry i po górach! Zbliżamy się do przedmieść Vancouver. Kurde, przyjemnie kolory widzieć, a nie Montreal. Wszystko jeszcze szare, no. Dobra, teraz będzie moment prawdy. Dobra, teraz moment prawdy. Tu chciałem się zakotwiczyć na dzisiejszy wieczór, ale chyba widzę już, że nie będzie miejsca. Cholera jasna. No dobra, najpierw się zatankuję, później zobaczę, co będzie dalej. Już widzę, że... A nie, jedno miejsce jest chyba. Kurde, dobra. Zobaczymy. No dobra, zatankowany. Tutaj mówię, przedmieścia Vancouver, to już chyba wspominałem. I tutaj się trochę zmieniło. 2 lata mnie nie było na tej stacji. Tutaj jakieś miejsca, kiedyś tu były wolne miejsca, te 2 z przodu, gdzie ten biały van stoi. Ale tu już widzę, że jest zarezerwowane, wszędzie pisze reserved. Tutaj tak samo. Wcześniej tych miejsc tu nie było nawet. Tak, tutaj to dla samych bobków to nie. Raz, dwa, trzy. Tu były 4 miejsca. O ty, będzie miejsce. Akurat perfekt. Tak, bo tutaj następne znowu są zarezerwowane. A tu jest akurat jedno miejsce dla mnie. Strasznie ciasna stacja. Oj, tu 3 nowe zrobili. Kiedyś tego nie było. A nie, to też jest zarezerwowane. Ten flatbed, kurde, on wziął moje miejsce. Cholera. On się dopiero co tankował. Najlepsze miejsce, kurde, na stacji. Ostrość chamie. Kurde, no. Gostek tu będzie stał w pizdu. Kurwa, minutę wcześniej dosłownie Gostek wyjechał. Dobra, będę się cofnę się do tego. Cholera jasna. Nic. Jest ciasno, kurde to. Nie lubię tutaj z tyłu stawać, ale dobra, nieważne. Jest miejsce, to jest najważniejsze. No. Dlaczego nie lubię się na tych miejscach parkować tutaj z tyłu? Patrzcie, ja tu nie wyjadę już więcej. Gostka zahaczę, kurde, lustro. Albo Gostek nie wyjedzie po prostu, więc kurde.
strasznie ciasne miejsca są, a tutaj, patrzcie, no jestem przy samej linii, no. Kurde, no. Cholera by to się działo. Dlatego nie lubię tutaj, kurde, tych miejsc z tyłu. Są za ciasne, no nie wiem, kurde, jak oni te miejsca tutaj planowali, ale... Przejadę chyba, co? Się upewnię, ale na pewno przejadę. O ja, przejadę. Cofnąć. Ciasno tutaj, cholera by to cię wzięła, ciasno tu jest. Chcę się prosto ustawić. Bym miał prosty wyjazd później, no. Dwa centymetry. Patrzcie. Centymetry to jest, kurwa. To będzie ok, ale... A nie, nie aż tak. Nie, dobra. Więcej miejsca niż mi się wydawało. Dobra, jest. Chyba starczy, już nie będę się więcej cofał. Zawsze z tyłu burdel jak zwykle. Wyczyścili trochę. Kiedyś było więcej burdelu tu z tyłu. Kiedyś tu było więcej burdelu. Przyrodnicze z Tigerem. Tu się nauczycie. Kurde. Bambus kanadyjski. Dobra, kurde, koniec. Koniec marudzenia. Spadam, kurde. Siemandero. Do widzenia, dobranoc. 4 dni, po 4 dniach tułaczki dotarłem do Vancouver. Wypie! Wypierdalać! Nie, dzisiaj nie mam weny do tego. Dobra, dobranoc.